Cześć, siemaneczko, witamy was bardzo serdecznie. Ja jestem Cytrus, ze mną jest Światek, cześć. No cześć, witam was bardzo serdecznie. A to przed wami filmik z drugiej części z unboxingu z sprzętu Rokata. Dzisiaj, że tak powiem, bierzemy na widły klawiaturę gamingową Rokat IsQFX. Przejdźmy teraz do wszystkich specyfikacji, jakie właśnie ta klawiatura nam oferuje. Mamy 6 poziomów, weź tam się ładnie to ogarnie. 6 poziomów, proszę ja was, tam jasności kolorów. Warto też wspomnieć, że klawiatura ma wzdłuż, tak powiem, tych kolorów, to zależy jak sobie wybierzecie. No to jest, tutaj chodzi po prostu o 6 mocy jasności. 6 mocy jasności, dokładnie. Jak widzicie, klawiatura też ma 5 profilów właśnie kolorów. Jak się zmienia właśnie te profile, tak fajnie gościu mówi profile one i tak dalej, te pierdoły. Dobra, więc tutaj Światek wejdzie z łaski swojej, te wszystkie co my tu mamy elegancko, mam tutaj przy was 3 super klawisze służące właśnie do zmienia profili tych wszystkich światełek na naszej właśnie klawiaturze. Jeszcze zanim zaczniemy tak na dobrą sprawę wszystko omawiać, bardzo fajne jest to, że ta klawiatura, tak jak zresztą na klawiaturę gamingową przystała, ma tutaj bardzo dużo miejsca. To jest właśnie na nogarstwie, tak sobie trzymasz, wiadomo, nie tak żeby lewitował, czy po prostu o biurko, wiadomo o co chodzi. To jest bardzo właśnie wygodna, jest solidna, zresztą zaraz wszystko zobaczycie. Więc dobra, przejdźmy od razu do rzeczy, tych wszystkich instrukcji, jakie mamy z tyłu opakowania. Jak widzicie, tutaj mamy znowu jakiegoś typka z Oliver Kosa Keller z Niemiec, w sumie to nie wiem o co z nim chodzi, jeden z twórców może, albo i nawet specjalistów właśnie sprawdzania sprzętu, tester. Według mnie właśnie tester jest taki sprawdzający. Dobra, tester. I teraz Światek prosimy z łaski swoje wali z bliżonka i lecimy, co tu jest napisane. Wielokolorowe podświetlenie klawiszy w 6 poziomach jasności. 3 strefy, easy shift, łatwe, podwójne, definiowane klawisze. 36 wygodnych w obsłudze klawiszy makro z 3 klawiszami Tubester. Klawisz zapisu Macro Life 180+, ma w 5 profilach 8 klawiszy funkcji multimedialnych i ustawień dostępu ponad 25 funkcji, także jest bardzo funkcjonalna klawiatura. Weź już, bo tam przesłaniesz. Proszę ja cię bardzo. Klawisze średniej wielkości, doskonałej wysokości o doskonałym skoku i punkcie uderzenia. Technologia anti-ghosting, czas reakcji 1000 Hz. Sterownik Rokat, Macro Manager i Sound Feedback. Domyślne makra do gier, multimediów i aplikacji biurowych. Bardzo duża podkładka pod nadgarstki, o czym już wspomniałem. Specjalna powierzchnia. Kanały kablowe zapewniające idealny porządek z kablami. Antypoślizgowy spód z blokowanymi nóżkami. Lock on. Bardzo szybka zmiana profilu. 5 diod widoku stanu. Rokat Talk Set Bonus w zestawach różnych produktów. Także proszę, ja was, sobie było na tyle, co tutaj jest elegancko przetłumaczone. Jest to przetłumaczone w 9 językach, więc każdy ogarnie, będzie wiedział. Dobra, to chyba Światuś lecimy do rozpakowania, mi się wydaje, no to... bo już wszystko zło powiedziane, także ja czynię honory. Przecinamy, proszę ja was, i zobaczymy, co już będzie z tutaj. Z jednym wystarczy, z jednym wystarczy. A, dobra, tutaj proszę ja ciebie. I w środku tego pięknego pudełka mamy kolejne, tylko że tym razem, o tutaj pozwolisz, czarne pudełko, aj momentos, czarne pudło, w którym jest już nasza klawiatura. Także odpalmy sobie już tutaj je. Patrzcie, tutaj macie elegancko pyk, pyk, pyk. Jest nasza klawiatura w elegancko zafoliowanej folii. No, od folii znaczy, się akurat światło odbija, ale... No, ale uwierzcie mi na słowo, dobra. Teraz tak, o, tutaj macie wszystkie kable do klawiatury. Oczywiście klawiatura USB, bo jakby inaczej. Okej. Okay. Wyciągamy ją. Tutaj macie całą folię. Dobra, wszystkie niech pudełka idą na bok. Okej. Okay. Stój. No, dobra. I macie tak, o. Wyciągamy klawiaturę, proszę was, i tak ona w całości wygląda. Folia jak folia, no... W sumie to w takiej folii nawet kwiat chyba można kupić, powiem ci. Także dobra. Folia folią, tak to już nas interesuje. Gruba jest, także wiecie. Dobra. I od przesuń bardziej w prawo. Proszę uprzejmie. Wiecie. Kabel na oko, nie wiem ile ma metry, bo chyba tam nie było napisane w sumie. Nie było. Ale na pewno wystarczające. Każdy z swojej jednostki centralnej komputera podepnie i będzie się mógł cieszyć
tą samą klawiaturą. No i w sumie co bym tu powiedział, tak wygląda właśnie z przodu, oczywiście z tyłu jeszcze jest ona tak jak było napisane, ma tutaj te podkładki właśnie na wysokość i tutaj antypoślizgowe. Wszystko jest elegancko, naprawdę, nie ślizga się po biurku. Jest fajnie wykątowana, jeśli chodzi o położenie właśnie na biurku. Także można, wiadomo, albo z tymi podpórkami, albo bez podpórek. W zależności jak to chcemy, to raczej z Jackiem preferujemy z podpórkami. Właśnie jeśli widzicie, ona jest strasznie, nawet w pizdurze, tak powiem, strasznie duża, więc w sumie mieliśmy też problem z Jackiem na początku, żeby zmieścić właśnie pod biurkiem na tej półeczce do klawiatur, ale na styk, także to się liczy. Dobra, też pokażemy, przybliżymy na te klawisze funkcyjne. Proszę uprzejmie, tutaj od tych właśnie profili ustawiane. Tak, tutaj jest od tych profili. Także i tam z boku macie jeszcze klawisze funkcyjne od M1 do M5 oraz u góry te diody, o której było wspominane. Wszystko. Czyli profile oraz klawisz nagrywania. Również u góry są klawisze, że tak powiem, funkcyjne, jeżeli chodzi o przewijanie, nagrywanie, stopowanie, strony www i pulpity, nie pulpity, tak więc wszystko pięknie jest tam, no wszystkie klawisze potrzebne są oraz tutaj właśnie jeszcze jest klawisz do zmieniania jasności podświetlenia. Tak, czyli tak jak Czarek już powiedział, jak widzicie, przycisków jest dużo tych wszystkich klawisz, czyli naprawdę jest, jeśli się już to ogarnie, to już nie ma rzeczy prawie, że do nieogarnięcia. Tutaj oczywiście jest, znaczy była, bo teraz już jest ściągnięta z wiatry, żeśmy to pościągali, bo to już po czasie. No, ale wierzcie nam, że to jest tyle folii naprawdę, że zanim to człowiek wszystko pościąga, tutaj jeszcze jest na tych wszystkich bajerach, szmerach. No i wiadomo, firma Rokat, elegancko, tutaj całe logo. Widać, u góry jest jeszcze właśnie model samej klawiatury. Dokładnie. Jest jeszcze fix. Tam nad klawiszami numeracyjnymi, czy jak one się tam zwą. No. Jest cała właśnie ikonka tej funkcji Rokat Talk, czyli porozumiewania się pomiędzy sprzętami Rokata między sobą. Dokładnie. Więc dobra. W sumie to już chyba tyle na razie z wyglądu. Tak, i oczywiście zaraz prawdopodobnie, przynajmniej tak nam się wydaje, że będziemy wrzucali, jeżeli nie, no to nie, ale prawdopodobnie wrzucimy jeszcze taki króciutki filmik, tak jak było ostatnio, z pobierania oprogramowania do niego, do klawiatury oraz kilku tam takich podstawowych funkcji tego programu, tak więc jak coś, to do usłyszenia jeszcze zaraz. Tak jest, czyli przerywamy kamerę, widzimy się zaraz w prawie. Siemaneczko. Oczywiście, jak to u nas bywa, zapomnieliśmy o bardzo ważnej jednej jeszcze rzeczy, która była w zestawie raz z klawiaturą, tak. A mianowicie o całej, prawda, interesującej lekturze, czyli o instrukcji, obsługi i tak dalej, specyfikacji i tak dalej. Także tak na szybko, już bez zbędnych tutaj przewijania, światuś pokaż, co tu jest najbardziej sensownego i ja może tutaj napnę, żebyś wszystko miał elegancko. No tutaj jakieś specyfikacje oczywiście macie sobie, możecie przeczytać. Tutaj macie, wymagania takie proponowane, że tak powiem, systemowe co do sprzętu. Tu macie specyfikacje techniczne, tu macie zrzut z programu do klawiatury. Czekajcie, co to jeszcze macie? Tu macie jak zarejestrować wasz produkt. I po drugiej stronie macie jeszcze właśnie na temat tego Rokat Talk. No oraz te informacje, o których mówiliśmy, czyli Killer Multicolor Lighting oraz o tych podstawkach do klawiatury. I z drugiej strony jeszcze co my tam mamy. Oczywiście Tobi też zrobił się na unboxingu. Tak, nie byłby sobą, gdyby nie krzyczał. Tutaj mamy jakieś informacje właśnie na temat klawiszy funkcyjnych. Tutaj jakieś informacje na temat Rokat Easy Shift, klawisze różne funkcyjne i tak dalej, które do czego i tutaj jakieś właśnie do czego dane klawisze podstawowe, czyli od razu po podłączeniu bez żadnej zmiany są, że tak powiem, potrzebne. Oraz tutaj instrukcja jak uzyskać połączenie właśnie całej klawiatury z komputerem i tak dalej, jak to zainstalować i tak dalej. Tak więc to by było chyba na tyle z tego i zaraz, tak jak mówiliśmy, będzie programik jeszcze samej klawiatury, więc to na tyle i słyszymy się ponownie zaraz. Daję. No dobra, witamy już was, że tak powiem, na pulpicie, więc teraz na szybko pokażemy wam, skąd pobrać sterowniki, żeby poprawnie właśnie zainstalować, żeby poprawnie działała nasza klawiatura.
Rokat i SQFX, także wchodzimy na stronę główną Rokata, w zakładce support szukamy właśnie naszego sprzętu, który nas interesuje. Tutaj widzicie zaznaczony Rokat i SQFX i tutaj mamy wszystko fajnie pokazane, co ile. Także bierzemy Davland Driver i pobieramy właśnie nasze całe oprogramowanie. Teraz nie będę już pobierał, bo już mamy to zainstalowane wraz ze Swiatkiem. Więc zaraz przejdziemy już do ogólnych ustawień i do opowiedzenia o zakładkach, które właśnie będziemy mieli, mogli właśnie tam różnie modernizować i tak dalej w zależności od naszego gustu, ale za chwilę. Także przechodzimy dalej. Tak jest. No i dobra, jak widzicie, teraz przed Wami widnieje okienko do klawiatury. Oczywiście te wszystkie ustawienia i tak dalej, i tak dalej. Więc przejdźmy od razu do pierwszej, że tak powiem, zakładki do Mind Control. I tutaj macie wszystkie kombinacje pokazane. Wszystkie, jak nie wszystkie, większość ogólnie. Są omówione tutaj też funkcje, znaczy klawisze funkcjonalne. Ja akurat mam na przykład podpisane, żeby tam się budził, żeby tam wyłączał się komputer i tak dalej, dodane i tam M-ki. Więc głównie o to chodzi. Tutaj oczywiście też jest opisane te trzy też funkcyjne klawisze właśnie do podświetlenia. Kolejna zakładka jest Easy Zone Control i tutaj mamy wszyściuteńko pokazane, jeśli chodzi o tę, że tak powiem, połowę klawiatury od jedynki tam do B aż, tak po przekątnej. I w sumie dużo o tej zakładce powiedzieć nie muszę, bo w sumie teoretycznie nie ma o czym. Widzicie, klikamy ta jedynka i pokazuje po prostu gdzie co jest i tylko i wyłącznie o to tutaj chyba chodzi. Media Case, F Case. Tutaj mamy już opisane te klawisze, które żeście widzieli na prezentacji, które znajdują się u góry, takie dodatkowe. Jak na przykład widzicie, otwórz przeglądarkę, żeby włączyć komputer. Znaczy się zakładkę menu, jak i komputer, właśnie też mój komputer. I wszystko jest elegancko, fajnie opisane, także kursorem można sobie elegancko poprzesuwać w dół, w górę i wszystko mamy fajnie ponumerowane, pokazane i tak dalej. Advanced Control i tutaj jest najwięcej do zabawy, szczerze Wam powiem. Tutaj tak o, mamy ustawienie, jak nasze klawisze mają się świecić, jakim odcieniem, jaką jasnością. Ja sobie tutaj ustawiłem mniej więcej na 40%, także to już wiadomo, kwestia czegoś przyzwyczajenia i w ogóle czegoś gustu zależy, czy mu ma bardzo to świecić w oczy, czy nie. Tutaj też macie, jak to ma chodzić, czy to ma być takie bicie serca, czy to ma być po prostu zwykłe, no zwykłe światło, tak, stałe. Co tutaj jeszcze mam pokazać? No i kolory, ogólnie kolory. Mamy 5 profili. Do każdego z profili można właśnie sobie dopisać dany kolor, więc to też jest bardzo fajne. Można sobie tutaj się bawić w jakieś różne, najróżniejsze odcienie, to nasze diody w klawiszach wszystko ogarną i będzie bardzo fajnie prezentowała się właśnie nasza klawiatura w nocy albo po ciemku właśnie, więc to też jest bardzo fajne. Kolejna proszę ja Was, zakładka to jest RAC i tu jest wszystko pokazane, ile coś razy kliknęło, ile widzicie razy nacisnąłem A, ile razy W, takie powiedzmy statystyki. Tak samo było chyba, jeśli dobrze pamiętam, Swiatek w myszce, tak jak żeśmy pokazywali. Także tak właśnie wygląda. No i update support to wiadomo aktualizacje tych wszystkich, jak to się nazywa, sterowników i tak dalej, i tak dalej. Więc to by było chyba na tyle, więc chyba Swiatuś kończymy, nie? Tak jest. No, także dzięki za uwagę z tego unboxingu właśnie z klawiatury. Więc żegna się z Wami Cytrus oraz Swiatek 6. Na razie, cześć, siemaneczko. Do następnego razu.